Dzień dobry, szczęść Boże, jesteście gotowi? Pozdrawiam Was ze studia Secim, trzymając w ręce moją Biblię, którą bardzo lubię i kocham, bo kocham Jezusa. I tak sobie patrzę w tekst, myślę nad nim, modlę się nim i powiem tak, no dziś też będzie ostro. Ale dobra. Pan Jezus rozmawia z Syrofenicjanką. Córeczka tej kobiety jest opętana przez ducha nieczystego. Prosi matka Jezusa o to, żeby Jezus ją wysłuchał i żeby dał uwolnienie córce. A Jezus odpowiada: pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Nie wiem, jak ty byś, mówię zwłaszcza do kobiet, jak ty byś się poczuła, gdyby o twoim dziecku ktoś powiedział, no nie jest dobrze, żeby pomagać szczeniętom. Nie wiem, jak byś się poczuł, kiedy ktoś, o kim wiesz, że może ci pomóc, że może zaradzić twojej biedzie, no powiedziałby coś takiego. A ta kobieta odpowiada, tak panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. A Pan Jezus jej odpowiada, przez wzgląd na te słowa idź. Nie, Pan Jezus nie poniżył Syrofenicjanki. Pan Jezus ją ukochał. Ale ta scena, dlaczego jest w Ewangelii? Czemu ona jest taka ważna? Dlatego, że pokorni ludzie przyjmują Bożą przychylność, błogosławieństwo, są zdolni, by przyjąć Bożą pomoc. To jest ważne. Niestety wielu ludzi dziś nie jest pokornych. Jest taki wielki, mnie to przeraża, taki kult ego, że wystarczy, że jest jakaś trudność, gdzieś ktoś komuś coś powie, już jest obraza, już często są zerwane relacje, ktoś odchodzi z kościoła, odejdzie ze wspólnoty, tak? Patrz w ten tekst. Dzisiaj módlmy się, proszę Was, o pokorę, o to, byśmy potrafili jakby ściągnąć koronę ze swojej głowy, byśmy potrafili przyjąć nawet upokorzenie. Jezus nam daje wzór tego. Pokora to nie jest zanegowanie siebie. Pokora to jest to, żeby siebie nie afirmować. O siebie trzeba dbać, ale miejmy dystans do siebie i umiejmy też, czasem się mówi, wziąć na klatę. To znaczy już nie rozpamiętywać, kto co powiedział, nie powiedział, zrobił, nie zrobił, miał zrobić, a nie zrobił, liczyłeś, zawiodłeś się, zawiodłaś się. No trudno. Umiejmy pokorniej żyć. To jest cnota ewangeliczna. To jest też Boża obietnica z tym związana, tak? Bo Bóg pysznych strąca z tronu, a wywyższa pokornych. No więc naśladujmy Syrofenicjankę dziś. I myślę, że każdy dzień tam też, gdzie jesteśmy z ludźmi, czy w pracy, z bliskimi, we wspólnocie, w jakichś innych społecznościach, że każdy dzień dostarcza nam okazji do tego, byśmy wzrastali w pokorze. Nie chodzi o to, byśmy innych ćwiczyli w pokorze, ale byśmy sami ćwiczyli się w pokorze. Tego Wam i sobie życzę. Pozdrawiam. Dobrego czwartku. Niech Was Pan Jezus błogosławi.